Siema, siema, sensu nie ma. Witam w kolejnym dniu jedzenia. Dzisiaj 260, 280 węgli? Czekajcie, muszę zerknąć, bo nie wierzę w to. Lecimy jak naprawdę na złamanie karku. 260 węgli. Ostatni odcinek było 320, także forma cały czas się poprawia. Co dzisiaj zobaczycie. Pogoda nie zachęca. No ale cóż, dzięki temu zostaję w domu i nie idę do taberny na śniadanie, a zrobię w domu co? Tosty francuskie, także zobaczycie moją wersję. Reszta posiłków, no znacie mnie. Będą pewnie podobne, inna gramatura. Pewnie jakąś formę tam może pokażę, nie wiem, czy jakieś pozowanie. Zobaczymy, czy pojadę do Krzycha, czy nie. Nie mam w ogóle planów na dzisiaj. Tak samo nie wiem, jaki trening zrobię. Wszystko na gorąco, po prostu biorę kamerę i nagrywam cały dzień jedzenia dla was. Dlatego pamiętajcie, kasujemy bilety, komentarz, like. Subskrypcja, dzwoneczek, żebyście jak najszybciej reagowali na materiały. Ostatnie lajki, komentarze, naprawdę dzięki za to i dzięki wam ten kanał leci coraz wyżej, coraz więcej wyświetleń mamy, także bardzo dziękujemy. No i do zobaczenia przy pierwszym posiłku. Lecimy! Tutaj mamy 4 jajka, tak naprawdę 2 żółtka wyrzucone, 2 zostawione, żeby tam się tłuszcze zgadzały w miarę. Chleb tostowy, 4 kawałki, 40 węgli. No i mamy tu ogórki mało solne, z takiego lokalnego sklepu. No i zobaczycie jak to będzie wyglądało. Może sami sobie to zrobicie, takie śniadanko fajne, przyjemne. Ja na to oczywiście ketchup daję, którego, jak wiecie, nie liczę. Zajebiste. To jest bez doprawiania. Może miało być jakieś doprawianie, ale nie doprawiałem. Pewnie miałem zrobić pieprz, sól, ale nawet bez doprawiania jest naprawdę petarda. Nie brakuje tej soli i pieprzu, jak jest ten ketchup, nie? Okej, okay. Słuchajcie, 2,5 tygodnia do zawodów. Forma cały czas napierdziała. Jutro pewnie raport wysyłam znowu. Będę miał mniej tych węgli. Nietreningowe mam 200, ale ostatnio zrobiłem 7 treningów w tygodniu, bo raz zrobiłem podwójny. Stwierdziłem, że dam radę. Miałem nogi zaległe, bo naciągnąłem dwójkę, nie zrobiłem. Mówię, a dobra, zrobię same barki. Ale jakoś tak stwierdziłem, dobra, zrobię te nogi i barki. I po prostu barki i tak robię często. Teraz zwiększyłem jakby częstotliwość treningu barków. Robię bardziej na wyczucie. Czuję, że mogę, że nie bolą, że chcą pompy tak zwanej. Jakby na wyczucie te partie traktuję. Plecy oczywiście po macoszemu raz w tygodniu, ale barki, klatę, łapy to zwiększyłem tą częstotliwość. No i tamtego tygodnia zrobiłem trening nóg, ciężko dosyć i barki bardziej tak pompująco, bardzo szybko, krótkie przerwy, 45 sekund między seriami około. I czasami zrobiłem tak, że zamiast 4 serii zrobiłem 3, ale takich 4-seriowych ćwiczeń tu mam może z 2, więc można powiedzieć, że pełnowymiarowe treningi zrobiłem za jednym razem. Fakt, że mnie już odcinało, ale fajny stan, w końcu poczułem taki zjazd. No i moi drodzy, ostatnio, rok temu, 3 tygodnie do startu patrzyłem tam, mam dalej na wagę. Miałem najniższą wagę, 83, 85 miałem na weryfikacjach, jak byłem taki suchy, ale w ciągu przygotowań miałem 83, później ta waga podczas przygotowań, bo miałem refeedy, to tam wzrosła do 84, no i na weryfikacjach później już było ładowanie i tak dalej. Znaczy to było chyba już jakoś, jak zacząłem ładowanie, to 84 i później na weryfikacjach miałem 85. Na następnych zawodach, jak już tak bardzo podładowałem, 2 miesiące miałem rebounda i tak dalej, to miałem 88, ale już to nie był ta jakość. Teraz chcę tą jakość poprzednią. Na pierwszych zawodach co była, czyli odnoszę się do wagi 85 kg. 3 tygodnie do, miałem 83. Dzisiaj mam 89, forma naprawdę jest niezła, ale oczywiście trzeba ją dociąć, spieszymy się z tym. Natomiast co sobie powiedzieć, miałem tylko 4 miesiące masy. Wygląda na to, że te 2-3 kg, co by dla mnie było mega zajebistą sprawą, może doszło. Zobaczymy, ocenimy na kolejnych weryfikacjach, chociaż nie wiem, czy z miksem z rana nie będę się weryfikował, a wtedy wieczorem. Czyli po całym dniu jeszcze do ładowywania. A możliwe, że wieczorem specjalnie dlatego, żeby porównać, to zrobię. No i cóż, no, jak dla mnie to by było zajebiste, bo jakby 4 miesiące masy,
dwa, trzy miesiące redukcji, czy pół roku i kurczę, miałby tam być 2 czy 3 kilo, to super, bo to mniej więcej by wychodziło 4 na rok. Więc tyle, co potrzebuję, żeby za 2 lata wyjść już, 2-3 lata wyjść już w tej takiej docelowej formie, no nie? Dobra, nie zanudzam, wiem, co dalej dzisiaj, przepraszam, co dalej będzie, zobaczycie za chwilę. Widzimy się na posiłku drugim, obiadowym. Zobaczycie, tam jest zmiana. Zmiana i trochę pozmieniałem te. Gotuję 2 obiadowe, ale jeden przerzucam na kolację, czyli nie na kolację tostu, tylko ten obiadowy, a zamiast obiadowego wchodzi coś bez tłuszczu, a co to będzie, to zaraz zobaczycie. Pozdrawiam. W międzyczasie, niedługo będę jadł drugi posiłek, ale już robię sobie na trzeci i ostatni, bo tym razem tak to będzie, trzeci i ostatni posiłek. To jest na 2 porcje. Nie jem dużo warzyw. Czemu? No właśnie, bo to nic nie daje. Jak macie mało po prostu kalorii, to i tak będziecie głodni, a nie chcę sobie zapychać flaków takim kompostem po prostu później, no nie? Więc ja chcę jak najmniej tak naprawdę jeść, objętościowo też jak najmniej, żeby tak naprawdę mi tego brzucha jak najmniej jeszcze wywalało, no nie? Będzie okres ładowania i też rozciągniemy go jak najdłużej w ostatnim tygodniu, ale do tego dojdziemy. Jeszcze kurczaka wrzucam na patelnię, przyprawy klasyka, sól, tutaj złocista, ale z prymatu i kurczak złocista, klasyka, czyli kamis. To przyprawiam, tutaj kropelka oleju roztarta, będzie ręcznikiem papierowym, czyli zero tłuszczu, no i na tym smażymy. A w tym czasie, jak gotuje się, smaży się kurczak, to tutaj zrobię drugi posiłek, a będą to skyr, białko i orzeszki. Białko tłuszcz. Dobra, to nakładamy tu skyr. Jeden, bo one mają 5 gramów węgli, więc sobie jeden tylko dla konsystencji nakładam, dodaję tutaj mleka albo wody. Mleka, ale nawet nie liczę, bo to jest tylko tyle. 20 ml, pomieszam z mleczkiem i do tego będzie 40 gramów odżywki, bo to jest 18 białka, no i tam myślę z jakieś 25 gramów białka jeszcze dojdzie, no nie? Trzeba przewrócić, widzicie? On już się dojarał trochę, to zmniejszam ogień. Lubię podsmażony, ja go później nawet tak go później dosuszam. Forma ma być sucha, kurczak też suchy, to mi tą suchą formę zagwarantuje, nie? Taka wkrętka mała na głowę. Długość omlety. Trochę podkręcimy teraz, żeby wody nie puszczał za dużo i tak puści, więc teraz z kolei robię, zwiększam ogień, manipuluję nim tak, jakby chcę, żeby wysechł, był suchy, ale nie zasmażył się na węgiel. Więc tu sobie będę kontrolował, a tu wracamy i to będzie mój teraz drugi posiłek. Oczywiście kupujecie na sklepie Elite Sport Food z kodem Senzu, macie rabat, macie tam różnych producentów, ja mam teraz sixpacka jagodowy. Powiem wam, że zasmakował mi ostatnio i go często używam teraz, tego smaku. Tutaj 40 tego damy. O, 38. Macie 4. Ma pan, 4 kierowników. Wiedziałem, że będzie. Przesadzę. 41, przesadziłem. Trudno. Nie to, że mam taki apetyt, bo zjadłbym w ogóle mniej. No ale muszę te makro białka pilnować, żeby nie było też go za mało, no nie? Już w śniadaniu widzicie tam trochę mniej, bo nie chciało mi się... Ja nie lubię tyle żółtek marnować, więc tylko tam po prostu wyciągnąłem żółtko, już nie dobijałem jeszcze jakiegoś białka dodatkowego, no nie? Zostawiłem, jak jest. A zobaczcie, fajnie. Jagódki tu podkręcamy. To się zrobi na suchara. To już zobaczycie, to w posiłku. Tu dodaję orzechów teraz. No nie, orzechów dodajemy, taką mam paczkę za 40 zł, kilogram, 4 zł za 100 gramów, nerkowce, ładne, proszę, pyk, pyk, 22, nic nie szkodzi, liczymy, 10 gramów tłuszczu i to teraz jest, elo. No i taki mam drugi posiłek, fajny, bo szybki, ale bez węgli, a zobaczycie za chwilę, będę miał posiłek, w którym celowo zjadam mniej węgli niż mam rozpisane, bo mam te 2,5 tygodnia, więc chcę jeszcze jak najwięcej zrobić. Czyli jak trzeba, jak czuję, że mogę sobie odjąć i nie zemdleję, i będę się dobrze czuł, to robię, nie? Jak czuję, że cardio mogę jeszcze dokręcić, to robię. Czuję, że mogę zrobić jeszcze jeden trening, to robię, nie? No tak już teraz jest na końcówce, że myślisz sobie, co jeszcze mogę zrobić, nie?
lepiej. No i jak forma jeszcze nie jest gotowa, to trzeba dokręcać, no nie? Także tym się zajmuję, tak, dokręcaniem formy. Dzisiaj nie wiem, co będę robił jeszcze, ale na pewno teraz celem jest, właśnie teraz, przed tym jedzeniem, skończyłem makro do poprzedniego vloga, który już obejrzeliście. 320 węgli. Tam zobaczyliście BM-kę, a tą BM-kę dzisiaj właśnie przerabiał, będę zdjęcia i wystawiał ogłoszenie. 2,5 tygodnia, tam też się sprzedała w 3, to wątpię, że 2,5 tygodnia ją sprzedał, więc nie wiem. Jak już wyjedziemy na Warszawę, to później jest Alicante i wracam za 2 tygodnie, to już ogłoszenie minie, bo jest na 30 dni. No ale wystawię, może ktoś mi ją sprzeda tutaj na miejscu, zobaczymy. Dobra, kończę ten wytwinny posiłek i widzimy się w kolejnym, trzecim posiłku, już z węglami. Tak jak mówiłem, obiadowe z kurczakiem i z warzywami, co wszyscy widzieliście, tutaj czekają. A węglowodany z ziemniaku będą. I teraz ważna uwaga, 14 gramów węglowodanów na 100 gramów, jem 200, czyli tylko tak naprawdę 28 węgli. Co? Kurwa. 30, przepraszam, nie umiem liczyć. 38 węgli zamiast 40, nie. Nie, kurwa, dobrze, 28 węgli zamiast 40. Zobaczcie, 12 węgli sobie obcinam z tych posiłków i ich nie dojadam. No i dlatego właśnie to atraktuję to jako 40, ale w rzeczywistości jest 14. I zobaczcie, dużo ziemniaków, tak jak te, będziecie mieli nie 20 węgli w 100 gramach, a na przykład 12-14, tak mają te sałatkowe ziemniaki. Wszystko zależy od zawartości skrobi, więc możecie sobie po odmianie patrzeć, już to kiedyś mówiłem o tym w zakupach, w dniu jedzenia, ale powtarzam. I jedzenie ziemniaków jest spoko, bo z reguły będą miały mniej niż 20, a liczycie 20 na 100, zakładam. Założę się, że liczycie 20 węgli na 100, a prawie żadne ziemniaki tyle nie mają. Więc jeżeli jecie ziemniaki, to tak naprawdę może są lepsze na redukcję nawet niż ryż. W tym przypadku na pewno 28 węgli zamiast 40, w dwóch posiłkach mamy tak naprawdę bardzo dużo, czyli około 20 gramów mniej węgli. Więcej, 24. Nie umiem liczyć, dajcie spokój. To ja może lepiej nagram ziemniaczki. Co ja tylko posmażam, to są te ziemniaczki, no nie? Piri. Ale nie z tłuszczem, bo są takie z tłuszczem, z działami, coś tam, nie. Te, które mają 0,1 tłuszczu, 14 węgli, 1,5 cukru, błonnik 1,6, dużo, sporo. Jakiś tam gracz. Bardzo fajne ziemniaczki. Polecam. Żanetka Lepa. Elo, widzimy się przy kompie, bo przerabiam zdjęcia tego auta, więc będę tam jadł. Pozdro. Siema mordyle, jak mówiłem, przerabiam sobie trochę fotki, BM-ki i jem. To już jaś. O, bagaj. Ten lepszy, nie? Ten nie. Ten. Chociaż tu więcej bagaja widać, ale tu też wiesz, że jest wielki. A to takie artystyczne. No dobra, no i co, no jem o 15.30. A 13.55 jest. Już Tomik by chciał wbijać na trening. Już spoko. No i robimy trening jakiś tam. Ja chyba nogi zrobię. I może coś jeszcze. Może nogi łapę. Jako ostatnio nogi i barki zrobiłem. Teraz też myślę, że mi się uda. No ja te przebitki oglądam. To jest trzeci posiłek, bo pamiętacie, był białko tłuszcz. Ale taki będzie też na kolację. No i potem za godzinę tak naprawdę już będę musiał przetreningowy, żeby do Tomiksa się dostosować. Pierniczy się przetreningowy i ciach na trening. Tam sobie robimy treningek, później nie wiem, czy Tomek się gdzieś śpieszy, czy popozujemy, czy nie, zobaczycie. Oglądajcie dalej, bo ja sam teraz nie wiem. Pozdro, a ja przerabiam. A, i mało solny. Petarda, naprawdę. Do tych sobie kupiłem do tego śniadania, ale taki smaczek. Te lokalne sklepy są zajebiste. Że co, jeszcze raz? Zawody są najważniejsze na świecie. No. Teraz tak jak kurwa taki stres szedł z głowy. No to ja tak miałem, bo właśnie dlatego po reboundzie w zeszłym roku. Po tych, że ja nie czułem przygotowań w ogóle i tak mówię, kurwa. Wiesz, nie było już to dla mnie takie nie, enigmatyczne i tak dalej, kurwa. Na 100 węgli, jak mi suker jeszcze upierdoli teraz, to będę wrócę do tego stanu w jeden dzień tego rozjebania, nie? Tak nie zostaje się bardzo dalej. Dobra. Tomix, bo będziesz we vlogu, na głośniku. Pozdrów, powiedz, żeby łapkowali. Aha. Siema, siema, sensu nie ma. Kasujcie bilety, bo kamerzysz bardzo jedzie, kurwa. Dokładnie. Dobra, dzięki Tomek. Słuchaj, ja robię i ten, się widzimy później.
A Tomik zawsze mi mówi, że ja gadam przez telefon. Ale bo dzisiaj mam dużo, bo to też dużo, ja zawsze Krzysiu. Dobra, cicho. Nie mogę teraz, słuchajcie, jestem na basenie. W każdym razie to, co było najważniejsze, waga już dawno zniknęła. To jest 40 węgli i 50 gramów prochu. Mieszam to i piję. To jest mój przedtreningowy. Najszybszy przedtreningowy. Kto zjada szybciej przedtreningowy? 40 białka, 40 węgli. No nie zawsze to się da, no bo trzeba z miasta dojechać, no bo oczywiście. No i siemano, jesteśmy przed treningiem. Tomik przyjechał, także Tomek ma nogi. A ja dzisiaj zrobię też nogi i spróbuję jeszcze łapy zrobić. Dwa treningi takie, ale zobaczę, jak to podzielę. Albo zrobię tylko nogi, zobaczę. Lecimy. Słuchajcie, Tomik poszedł, zrobiliśmy nogi, widzieliście, tam jakąś rozgrzewkę robiliśmy, przywodzenia, odwodzenia, hack squat na początek ciężko, dwie serie, tam po 6 powtórzeń takich ciężkich mieliśmy zrobić, później suwnica, ja dokończyłem suwnicę, Tomek musiał zmienić ćwiczenie, później wyprosty i uginałem, także w sumie bardziej lightowy trening niż mój, to dobrze, bo muszę trzy ćwiczenia na biceps i trzy do biceps jeszcze zrobić. Także lecę. Na jednym treningu, czyli nogi i ramiona. 6 ćwiczeń na ramiona, 6 ćwiczeń na nogi. Nogi z Tomiksem. Tomiks pojechał. Ja zostałem, dokończyłem. Jeszcze mam cardio do zrobienia. Także czas jest potreningowy mam tylko jeden, nie dwa. Także lecimy. Tutaj jest 50 gramów takiej kaszki, czyli 40 węgli. 50 gramów tego białka, proszku, tak? Czyli 50 gramów proszku, czyli 40 białka. Znowu matko. Dobra, i to jest rozmieszane gorącą, no ciepłą wodą, bo trochę tam, jak Gosia mówiła, żeby trochę poczekać, jak ona się zagotuje. Po zagotowaniu chwilę. I jeszcze grudki, chociaż ja i tak zawsze mam trochę takie grudki. No trudno, jakoś sobie tam z to poradzę, przeżyję. No i do tego muszę jeszcze 60 węgli dodać, tak? Się zastanawiam się cały czas, co tu dodać. Nie mam co dodać, zobacz. Żelki. To żelki sobie zjem później, a tu dodam tylko dżemu, więc tak biednie. O! Dodam sobie daktyli. Daktyli wystarczy 25 gramów, to będzie 20 węgli. Do tego dżemik, tu mamy 20. Fajne po treningu, te suszone, one mają cukry, tak naprawdę dużo cukru, prostych pań. Praktycznie to tak jakbyście rzucili tu sobie takie żarki. Pachnie? Jak głodomor mały, no. Ale papka. Ja trzeba omleta. Dobra. I tutaj 60 gramów dżemu, 68. Dobra. Okej. Okay. Tu mamy 80 węgli. Wiem, że bieda, no ale tak akurat. I tak, powiem szczerze, że to mi wystarczy. Ja się czuję super, jak zjem taki mały posiłek w miarę objętościowo. Nie siedzi mi to na żołądku. Czyli co, dodałeś pieprzu? Weź, naprawdę myślałem, że pieprzu dodałem. Coś tak, kurde, żeby był czarny, nie? Nie, to jest cynamon. Dobra, i tu z reguły biorę po prostu 3, bo mi się nie chce tego liczyć. To jest tam 30 gramów żelek, a nie 25. No ale nie będę tego kurde dzielić. No i tyle. Idziemy jeść.
Dobra, była też mały montaż tutaj specjalny. Przemieściliśmy Małgorzatę z kamerą. Tu. Nie tu, tu. Bo chcę do was tak mówić centralnie, mam ważne ogłoszenie. Dla mnie to nie ma... O, tak jak krówki. Tak tyle. Taką mają konsystencję podobną. Co mają? Konsystencja. Ale konsystencja. Ale z jakąś sentencję chciałem złożyć, ale nie złożyłem. Pamiętajcie, konsystencja is the key. Consistency is the key. Mi się coś pojebało u mnie. Ja naprawdę nie mam podjary z jedzenia, nawet jak mam kurwa 260 węgli. To okej, no. Nie myślę w ogóle o jedzeniu, o cheatach i tak dalej. Bo mam tylko wkrętkę taką, że kurwa trzeba formę cały czas cisnąć, bo czas spierdziela, nie? No, wiecie, ostatecznie się okaże, czy zdążę. Zobaczymy. A tymczasem to przedostatni posiłek, ten potreningowy. No i zostanie ostatni. Tym razem nie pampuchy, jak w poprzednim odcinku, tylko jak w drugim posiłku, nie, w trzecim posiłku, ziemniaczek. Do zobaczenia przy ziemniaczkach, przy pyrach, przy kartoflach, przy... Konsystencji. Przy konsystencji. Siema, w czołówce, przypomnijmy, ostatni posiłek. Startował z drugiego pola. Gosia już. Loterer z szóstego. Gosia już tam w pokoju. Ja sobie jeszcze jem ostatni posiłek. Jest 23.30, więc ogólnie spoko, bo lubię jakoś wcześniej w klasie spać. Tak naprawdę na redukcji miałem coraz mniej kalorii, a najbardziej wypoczęty się obudziłem i się czułem tak zajebiście. Jak nagle zamiast o pierwszej w nocy, no, zaczęliśmy jakoś do 24.00. Kłaść się spać, to nie? Czyli godzina niby. A taka różnica. No dobra. Widzicie, co to jest. Ziemniaki. Kurczak. I tłuszcze powinny być. Generalnie dodałem sobie 20 gramów orzechów z nurkowca. Tych samych to na śniadanie. Właśnie mam ich dużo, więc spoko. Fajne źródło tłuszczu. Tłuszczy. I takie szybkie do chwycenia, nie? Więc jak... Można by tam było chyba robić, nie? Jakąś oliwę albo masło orzechowe, tutaj. Ale jak akurat zapomnicie, tak jest łatwiej, nie? Wygodniej. Dobra, może dzięki za każdą reakcję, za to, że jak najszybciej wchodzicie i oglądacie te materiały. Dzięki za komentarze, dzięki za łapki w górę, subskrypcje i kliknięte dzwoneczki. Dzięki wam, ten kanał tak naprawdę cały czas idzie do przodu i bardzo dziękujemy. Nie możemy się doczekać kolejnych materiałów całego tego naszego planu z zawodami, no nie? Także oglądajcie nas. Pozdro.